teraz coś dla fanów grillowania, którzy pragną to robić przez cały rok. Nie tylko na majówkę. Patelnia grillowa. Czym się musi charakteryzować? Przede wszystkim złapcie ją w rękę. Musicie ją poczuć. Ona musi troszeczkę ważyć. Dzięki temu będzie mogła skumulować dużo energii, dużo temperatury. Wrzucony stek, jakiś ciężki na tą patelnię, porządnie się wysmaży, a nie, że patelnia się wystudzi i przestanie smażyć to mięso, tylko zacznie je podduszać. Dzięki temu, że patelnia ma lekkie wyżłobienia z boku, będziecie mogli wylać nadmiar tłuszczu, który się pojawi na tej patelni. Dzięki temu to smażenie będzie zdrowsze. Jej kształt, czyli kwadrat, pozwala na zwiększenie powierzchni grillowania, także możecie tutaj wykorzystać naprawdę całą powierzchnię patelni. Powłoka. Ważne jest, żeby była o wysokiej klasie ścieralności. Tutaj jest 8000 cykli ścierania, także na pewno ta patelnia zostanie z Wami na długo. Powłoka jest nieprzybierająca, dzięki temu możecie smażyć bez dodatku nawet grama tłuszczu. Jako że chcemy tą patelnię bardzo mocno rozgrzać, zwróćcie uwagę na rączkę. Przede wszystkim, żeby się nie wyślizgiwała z ręki. Dwa, żebyście się nie poparzyli. Ważne, żeby ta rączka się nie nagrzewała. No nic, myślę, że z tą wiedzą możecie śmiało zabrać się za grillowanie, nawet w środku zimy.